Polsce działa 3400 oczyszczalni ścieków, ale tylko 11 z nich ma własne spalarnie osadów. Znajdujemy się właśnie na terenie Czajki, największej i najnowocześniejszej oczyszczalni ścieków w Polsce. To tutaj z terenów Warszawy i okolicznych gmin trafiają nieczystości płynne i stałe. Sieć kanalizacyjna pozostaje niewidoczna dla mieszkańców Warszawy. Znajduje się pod powierzchnią miasta, pod ulicami, parkami i budynkami. Ścieki po dotarciu do oczyszczalni ścieków Czajka są poddawane oczyszczeniu, w czasie którego powstają osady ściekowe. Dziennie w spalarni spalanych jest 600 ton osadów. Dzięki spalaniu ich ilość redukowana jest aż o 90%. W jaki sposób są one spalane i jak to dokładnie wygląda, zaraz się dowiemy. Znajdujemy się obok spalarni. To właśnie tutaj zachodzi cały ten proces spalania, o którym zaraz porozmawiamy sobie z kierownikiem spalarni, panem Grzegorzem Grupińskim, i dowiemy się, po co tak naprawdę spalacie osady. Osady ściekowe spalamy w celu ich utylizacji i zmniejszenia objętości. I cały ten proces jest rozpisany na tych ekranach? Tu są najważniejsze urządzenia stosowane w procesie technologicznym. Proces jest w dużym stopniu zautomatyzowany, ale też kontrolowany przez pracowników. Czyli czynnik ludzki nadal jest niezbędny? Jest konieczny i niezbędny. A powiedz mi, na tym ostatnim ekranie, który tu widzimy, jest tutaj bardzo dużo różnych parametrów. Co to dokładnie jest? Są to wyniki analiz spalin wychodzących z komina. W ciągu jednego dnia, czy jakiegoś przedziału czasowego? Pomiary są na bieżąco. Jeżeli jakikolwiek wskaźnik przekroczy dopuszczalną wartość, następuje automatyczne wyłączenie spalania. Bardzo chciałem zobaczyć ten piec. Możemy wejść do środka? Oczywiście, zapraszam. To jest ten piec, o który pytałeś. Mamy takie dwa nowoczesne urządzenia. O, strasznie wielki, tym bardziej, że on wcale nie przypomina zwykłego pieca. No, jest w wielkości czteropiętrowego domu i ma 7 metrów średnicy. I co w środku tego pieca się znajduje dokładnie? W środku mamy zawieszone 24 tony fluidu. Składa się to ze specjalnego rodzaju piasku. Fluid jest w ciągłym ruchu. Następuje rozdrobnienie wtłaczanego tymi dyszami osadu i jego spalenie w jednakowej temperaturze. Czyli osad jest paliwem do tego pieca? Tak, i to może być jedyne paliwo. Uzyskujemy autotermiczność, czyli spalamy bez dostarczenia energii zewnętrznej, paliw kopalnych. I co się dalej z tą energią cieplną dzieje? Kolejna ciekawostka. Z części energii cieplnej wytwarzamy energię elektryczną. Zapraszam na turbinę, pokażę, jak to wygląda. To jest turbina, o której Ci wspominałem. Przetwarza ona energię cieplną w energię elektryczną, ma wydajność 1 MW. A czy to dużo? To jest dużo. W skali roku taka ilość energii zapewnia oświetlenie dla kilkuset mieszkań, a nasze zapotrzebowanie realizuje w 1/3. Grzegorz opowiedział nam już o procesie spalania, a ja teraz porozmawiam z panią Magdą Krawczyk, starszym specjalistą z zakładu Czajka na temat emisji spalin. Cześć Magdo, powiedz mi, czemu to jest tak głośno? Jesteśmy na hali produkcyjnej. Tu zaczyna się system oczyszczania spalin. A mogłabyś nam wytłumaczyć krok po kroku, na czym on polega? Wystosowaliśmy tutaj trójstopniowy system oczyszczania spalin. Pierwszym elementem jest multicyklon, którym wydzielany jest popróg. Drugim elementem jest filtr workowy, w którym używamy dwóch znanych nam substancji. Sody oczyszczonej i węgla aktywnego. Trzeci to jest system katalitycznej redukcji tlenków azotu. A powiedz mi, te wyniki pomiarów spalin są gdzieś dostępne w internecie? Czy każdy mógłby je sobie zobaczyć? Tak, na naszej stronie www.mpwik.hop.pl. A czy spalarnia jest bezpieczna? Oczywiście, że tak. Spełniamy wszystkie normy emisyjne narzucone prawem. A co to dokładnie oznacza? To znaczy, że niektóre parametry mamy na 10-krotnie niższym poziomie. No dobrze, a powiedz mi, jak duża jest emisja z tego komina, który znajduje się nad nami? Nasza roczna emisja to kilka godzin pracy elektrociepłowni w dużym mieście. Dzięki procesowi spalania MPWiK redukuje ilość odpadów aż o 90%. W czasie tego spalania powstaje energia elektryczna i cieplna. Spalarnia na Czajce to jedyny taki obiekt w Polsce, który stosuje tak innowacyjne rozwiązanie.